wielomilionowe wsparcie kształcenia zawodowego. Całkowity budżet jest to 11 500 tysięcy złotych. Istotne pominięcie w przepisach. Tutaj obowiązuje zasada albo wszyscy, albo nikt. W Kowarach walczą z koronawirusem. Raz lub dwa razy w tygodniu dezynfekujemy wszystkie przystanki autobusowe. Jest ich kilkanaście na terenie miasta. Paweł Guszała, zapraszam na czwartkowy serwis informacyjny. Mamy dla Państwa kolejny raport epidemiczny z naszego regionu. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach liczba zakażonych zwiększyła się o 8 osób, 2 w mieście i 6 w powiecie. Łącznie jak dotąd zachorowało 247 osób, 12 zmarło. W kwarantannie obecnie przebywa 316 mieszkańców. Wczoraj w godzinach popołudniowych na skrzyżowaniu placu Wyszyńskiego z ulicą Jana III Sobieskiego doszło do zderzenia jadącej na sygnale karetki pogotowia ratunkowego z dwoma innymi pojazdami. Ambulans jadąc od strony ulicy Bankowej chciał wyminąć stojące na czerwonym świetle samochody. Wjechał na przeciwległy pas ruchu, skąd wyjechał bus przewożący drewno. Karetka uderzyła w niego, a potem w samochód firmy kurierskiej. W ambulansie znajdował się pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Wczoraj zakończyła się korespondencyjna sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Wyniki głosowań zostały dzisiaj opublikowane. Jeśli chodzi o projekty uchwał zakładające ulgi dla przedsiębiorców, to radni byli wyjątkowo zgodni i przyjęli każdą z nich. Jednak już tak jednomyślni nie byli w przypadku innego punktu obrad. Utworzenia zespołu placówek pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze. Uchwała zakłada w rzeczywistości wygaszenie od września tego roku Młodzieżowego Domu Kultury oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportu. W ich miejsce ma powstać nowa placówka, która będzie rozwijać uzdolnienia młodzieży w zakresie kultury, sportu i nauki. A obiekty sportowe najprawdopodobniej przejmie pod zarząd spółka Termy Cieplickie. Za tym pomysłem było 15 radnych przy 8 głosach przeciw. Dzisiaj rano marszałek województwa Cezary Przybylski i wicemarszałek Marcin Krzyżanowski poinformowali o nowym projekcie wspierającym rozwój kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Samorząd województwa przeznaczył wielomilionowe wsparcie na projekt rozwoju kształcenia zawodowego. Projekt, który będziemy realizować z 10 partnerami, 7 powiatów, 3 gminy. Całkowity koszt, czy całkowity budżet jest to 11 500 tysięcy złotych. Wkład własny pochodzi z budżetu województwa dolnośląskiego. Wynosi on 1 700 000. Tym projektem chcemy objąć 2275 uczniów z 53 placówek na Dolny Śląski. Projekt ten jest uzgadniany i realizowany wspólnie z przedstawicielami rzemiosła, przedsiębiorców. Jest on, nazwałbym, kompleksowym, bo po pierwsze adresatem takim bezpośrednim są młodzi ludzie, uczniowie szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska i na same staże zostanie przeznaczonych 4 miliony złotych, natomiast 3 miliony złotych zostanie przekierowane do pracodawców na organizowanie tych miejsc stażowych. Z kolei 1 000 000 złotych zostanie przekazanych na opiekunów praktyk tych uczniów. Projekt współrealizuje samorząd Dolnego Śląska wraz z powiatem bolesławieckim, kłodzkim, lubińskim, lwóweckim, oleśnickim, świdnickim, wrocławskim oraz gminą Legnica, Wałbrzych i Wrocław. Chodzi nam głównie o to, żeby na tym skomplikowanym rynku, jaki będzie po pandemii, pojawili się fachowcy o dużych kompetencjach, żeby po pierwsze znaleźli sami pracę, ale i również byli niezwykle przydatni dla pracodawców. Zwykle mówimy o pandemii, ale też musimy pamiętać o tym, że inne dziedziny życia również toczą się dalej, więc
to wsparcie dla szkolnictwa zawodowego jest takim jednym z elementów pamiętania o tym innych dziedzinach życia, jakże ważnych, jakże istotnych. Projekt jest już w fazie realizacji. Powiaty i gminy w najbliższym czasie będą podejmować decyzje o terminach organizacji praktyk. Do naszej redakcji dotarło bardzo ciekawe pytanie w kontekście propozycji dla przedsiębiorców, które przygotował rząd. Postanowiliśmy je zadać Iwonie Kowalskiej-Matis, regionalnemu rzecznikowi ZUS na Dolnym Śląsku. Pytanie było proste. Czy ze zwolnień ze składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można skorzystać tylko co do wszystkich pracowników? Czy może jest możliwość zastosowania go w stosunku tylko do pewnej grupy? Niestety ustawodawca nie przewidział możliwości, w której pracodawca może wybrać spośród swoich pracowników kilku, za których chce uzyskać zwolnienie z płacenia składek. Tutaj obowiązuje zasada albo wszyscy, albo nikt. Czyli jeżeli jest to mała firma, składamy o pełne zwolnienie ze składek, czyli 100% dla wszystkich pracowników, a jeżeli to jest duża firma do 50 pracowników zatrudniająca, wtedy o zwolnienie z połowy składek do 50%, także za wszystkich pracowników. Nie można sobie niestety wybrać tutaj kilka osób, za których chcielibyśmy takie zwolnienie uzyskać. Część pracodawców mogłaby nadal odprowadzać składki od swoich pracowników, którzy na przykład realizują projekty unijne. W tej sytuacji z pewnością skorzystają z proponowanych zwolnień ze stratą dla Skarbu Państwa. Jak kowary radzą sobie z problemem rozprzestrzeniania się koronawirusa? O tym powiemy w kolejnym materiale. Problem jest poważny. Myśmy stworzyli coś w rodzaju noclegowni, spalni dla osób bezdomnych. Przekazaliśmy to do MOPS-u, stworzyliśmy mieszkanie chronione, takie, że gdyby była taka potrzeba, no to do mieszkania chronionego też osoby chore możemy przeprowadzić. Mamy przygotowane w tej chwili całkowicie wyposażenie pod ewentualnie izolatorium na 20 osób. Planowane jest ono w szkole podstawowej numer 1. Dlatego, że mówi się, że to jest pierwszy etap epidemii. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w mieście prowadzone jest także cykliczne dezynfekowanie. Raz lub dwa razy w tygodniu dezynfekujemy wszystkie przystanki autobusowe, jest ich kilkanaście na terenie miasta. Dezynfekujemy obiekty użyteczności publicznej, takie jak urząd, ZESK, MOPS, i wspólnotowe, i te zeskowe, i prywatne według zleceń zarządców. Jeśli chodzi o dezynfekcję, wykonujemy na dwa sposoby. Pierwsza główna dezynfekcja ulic i chodników, jedzie specjalnie uzbrojony samochód, który jest wyposażony w środek mocno wirusobójczo i bakteriobójczy, który sprawdził się już przy zwalczaniu świńskiej grypy. A jeśli chodzi o obiekty użyteczności publicznej, czy przystanki autobusowe, czy ławki, no to wykonujemy to z sprzętem ręcznym i sprzętem takim spalinowym. A jak działa Urząd Miasta w Kowarach? Urząd działa nieprzerwanie, działa od godziny 8 do godziny 14 codziennie, od poniedziałku do piątku. Pracę zdalną ma kilkanaście osób, ale pracujemy również w soboty i w niedzielę, dlatego że no jest taka konieczność. Stres wszystkim pracownikom daje się we znak. Myśmy weszli w system segregacyjny, ten pięciofrakcyjny. W związku z tym od 1 kwietnia mamy ogromną ilość dokumentacji, która wpływa do urzędu w związku ze zmianą stawek, w związku z nowymi deklaracjami śmieciowymi. Za odbiór odpadów w Kowarach od niedawna odpowiedzialna jest firma Comde z Jawora. Dobra wiadomość napłynęła z Doliny Baryczy. Na tamtejszym terenie w sztucznym gnieździe wykluły się dwa sokoły wędrowne. Jak na razie maluchy pozostają pod opieką troskliwej matki. Jednak w niedalekiej przyszłości wyrosną z nich skrzydlate drapieżniki, które podczas polowania będą mogły rozwijać w locie prędkość nawet do 300 km na godzinę. Projekt ratowania i zasiedlania sokołów wędrownych w sztucznych gniazdach wspierany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze, chcąc zachować świadectwa tego, co w związku z pandemią ma obecnie miejsce w regionie, przystąpiło do gromadzenia dokumentów, druków, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów w formie elektronicznej i papierowej. Stąd akcja Archiwum Pandemii Anno Domini 2020, społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem. Za jej pośrednictwem archiwum zwraca się do mieszkańców, organizacji i instytucji z prośbą o przekazanie dokumentów będących w przyszłości cennym źródłem informacji o tym, co obecnie dzieje się na świecie. Materiały przyjmowane będą w placówce przy ulicy Kazimierskiego 3 w Jeleniej Górze, jak również pod adresem mailowym jgora@ap.wroc.pl. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym serwisie informacyjnym.